sobotę 23 kwietnia rozpocznie się kolejny sezon wydarzeń plenerowych w naszym mieście. Sezon długo wyczekiwany po pandemicznej przerwie, no więc i wydarzenie niebanalne na początek. Święto Wojciechowe. Właśnie tutaj przy studni świętego Wojciecha mieszkańcy Opola spotkają się w sobotnie południe, by na wzgórzu uniwersyteckim zobaczyć inscenizację historyczną poświęconą świętemu Wojciechowi. Widzowie będą mogli poznać patrona naszego miasta, poznać najważniejsze momenty z jego życia, a także, co najważniejsze, usłyszeć legendę o jego pobycie w naszym mieście. Po tym nastąpi przejście barwnym korowodem przez rynek w stronę Zamku Górnego, gdzie odbędzie się jarmark historyczny. No a jak jarmark, to i pyszne jadło oraz pokazy rzemiosła, garncarstwa, kowalstwa czy tkactwa. A jako, że Opole piosenką stoi, to zapraszamy również na akcenty muzyczne. O 13 zagra zespół Lubow, który serwuje słowiańską muzykę ludową i folkową, a o 18 na zakończenie wydarzenia usłyszymy Slavograjkę, czyli Zuzannę Ciszewską, skrzypaczkę i improwizatorkę, więc krótko mówiąc, będzie się działo. Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w obchodach Święta Wojciechowego.